Drugi list do Tesaloniczan, komentarz, autor i czas powstania drugiego listu Pawła do Tesaloniczan. Autorem tego listu jest apostoł Paweł, który pisze go w obecności towarzyszy swojej podróży, Sylwana, nazywanego też Sylasem, i Tymoteusza. Czytamy o tym w rozdziale pierwszym, werset pierwszy. W chrześcijaństwie autorstwo Pawła jest raczej powszechnie uznawane, za wyjątkiem kilku krytyków Biblii i teologów. Podobnie jak pierwszy list, także i ten stosunkowo szybko znalazł się w obiegu pośród wierzących. Ojcowie Kościoła, Polikarp, około 70 roku do 155, Ignacy około 30 do 107 oraz Justyn Męczennik około 100 do 165 wspominają go w swoich pismach, a Ireneusz 140 do 202 wyraźnie go cytuje. Zawarty jest również w powstałym wcześniej, pod koniec II wieku, kanonie Muratoriego. Kilku uczonych krytyków próbowało wykazać, iż w Tesalonice istniały dwa zbory i że każdy z nich otrzymał po jednym liście. Ponadto twierdzili, iż drugi list powstał znacznie wcześniej niż pierwszy. Obie hipotezy nie mają sensu. Uważne przeczytanie obydwu pism pozwala nam stwierdzić, że drugi list pozostaje w bezpośrednim związku z pierwszym. W drugim liście do Tesaloniczan autor pogłębia jedynie pouczenie pierwszego listu i wielokrotnie odwołuje się do niego. Żaden chrześcijanin nie ma jednak wątpliwości, iż Paweł, kierowany przez Ducha Świętego, napisał do zboru w Tesalonice dwa listy, z których do dzisiaj odnosimy duchową korzyść. Co więcej, czytając oba te listy, odnosi się wrażenie, że Paweł napisał je w dość krótkim odstępie czasu. Po swoich odwiedzinach w Tesalonice, w trakcie drugiej podróży misyjnej, udał się na południe i przez Ateny dotarł do Koryntu. W międzyczasie Tymoteusz powrócił z Aten do Tesaloniki, aby dowiedzieć się, jak się powodzi tamtejszym wierzącym i przynieść Pawłowi wiadomość. Widzimy to w 1 Tesaloniczan 3:2. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Gdy Paweł otrzymał wieści, napisał z Koryntu swój pierwszy list. Niedługo później wysłał posłańca z drugim listem, z drugim pismem. List ten jest odpowiedzią na dalsze pytania Tesaloniczan odnośnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa i pod względem treści pozostaje w bezpośrednim związku z pierwszym listem. Kto przekazał Pawłowi pytania Tesaloniczan? Nie wiemy. Być może był to doręczyciel pierwszego listu, który w międzyczasie powrócił do Pawła. Czas pomiędzy napisaniem obu listów wynosi być może tylko kilka tygodni lub miesięcy. W każdym razie Paweł, Sylwan i Tymoteusz, którzy przebywają razem także w pierwszym liście, wciąż jeszcze są razem. Na ile możemy wnioskować z dziejów apostolskich, to w rozdziale 18, wersecie 5 widzimy ich razem po raz ostatni.
Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Dlatego badacze tekstu przyjmują, że list ten został napisany pomiędzy rokiem 52 a 54. Niektórzy podają jeszcze nieco wcześniejszą datę. Niezależnie od tego nie ulega wątpliwości, iż list ten jest bardzo wczesnym dokumentem, a tym samym prawdopodobnie drugim, ewentualnie trzecim listem Pawła w ogóle.